Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zapraszam ciekawych gości i rozmawiam z nimi o szeroko pojętym, zdrowym i świadomym stylu życia. Mówimy o diecie roślinnej, ekologii, etycznej konsumpcji, ale też o podróżach czy motywacji. Grzegorza Łapanowskiego nie trzeba chyba przedstawiać. To kucharz, przedsiębiorca, dziennikarz kulinarny, założyciel i prezes fundacji Szkoła na Widelcu, właściciel Food Lab Studio, inicjator Gastro Garden i organizator Warszawskiego Festiwalu Kulinarnego. Jest autorem licznych książek kulinarnych, a także wielu programów telewizyjnych i radiowych, jurorem i prowadzącym polskiej edycji Top Chef. W swojej działalności Grzegorz promuje świadome i odpowiedzialne podejście do żywienia. Ja miałam przyjemność poznać go podczas kolacji Chefs for Change, której jest ambasadorem i razem z kampanią Roślinnie Jemy promuje roślinną kuchnię. Aby nagrać tę rozmowę, spotkaliśmy się w studio kulinarnym Grzegorza, czyli w Food Lab Studio, co możecie słyszeć z uwagi na akustykę, działające lodówki i szczególnie na początku odgłosy w tyle. Ale taki jest urok tego odcinka. W dzisiejszej rozmowie mówimy o potrzebie zmian systemowych oraz nawyków żywieniowych Polaków. Rozmawiamy o utracie szacunku do planety, zwierząt i rzemiosła oraz o zatraceniu w konsumpcji i nadmiarze. Ale nie martwcie się, nasza rozmowa jest pełna nadziei oraz chęci do działania i mam nadzieję, że będzie ona dla Was inspiracją do dyskusji i wprowadzania zmian. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania. Grzegorz, bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie i zechciałeś być gościem podcastu. Jest mi bardzo miło. I na sam początek chciałabym zacząć od tego, że jesteś swego rodzaju adwokatem takiego bardziej świadomego i odpowiedzialnego odżywiania i gotowania, ale ciekawi mnie, czy tak było od zawsze i śmiem twierdzić, że pewnie nie, więc bardzo mnie ciekawi, jaka była Twoja historia, Twoja przygoda z gotowaniem i w którym momencie zaczęło się to zmieniać, jak to ewoluowało i jaka była Twoja misja na początku kontra teraz? Dzień dobry, dziękuję. To jest mój pierwszy raz z podcastem. O, super. Ja po prostu lubiłem dobrze jeść. W sumie chyba od dziecka można powiedzieć, bo pamiętam najbardziej taki moment z dzieciństwa, kiedy po raz pierwszy spodobało mi się gotowanie, jak mama mi pozwoliła zamarynować karkówkę, a potem ją zgrillować i jeszcze polewać ją piwkiem i grillować do tego chleb i byłem takim MC na jakiejś tam rodzinnej imprezie, ale możliwe, że to byli też jacyś znajomi moich rodziców. I wtedy po raz pierwszy sobie zdałem sprawę, że gotowanie jest czymś fajnym, bo się jest w centrum, coś się dzieje, jest w tym element jakiegoś takiego tworzenia i no i oprócz tego można coś zjeść przy okazji smacznego, co się samemu stworzyło. I to była jakaś taka dziedzina, która mnie fascynowała na przestrzeni lat, będąc w liceum. To była zabawa w gotowanie, jakieś odkrywanie nowych smaków. I wtedy nawet chciałem iść do szkoły gastronomicznej, potem chciałem iść na studia gastronomiczne, ale w tamtych czasach dla moich rodziców nie do pomyślenia było, żebym się zajmował gastronomią. Mama była panią nauczyciel, tata pracował w urzędzie i no, gotowanie tych 15 lat temu, no to nie było specjalnie nobliwe zajęcie, więc to dosyć zabawne, jak to się zmieniło na przestrzeni lat. I idąc na studia, na nauki polityczne, odkryłem po raz pierwszy, że ludzie mogą jeść zupełnie inaczej niż się je w mojej rodzinie, że parówki na śniadanie, do tego ketchup i generalnie buła dokładnie i w ogóle cała masa wysoko przetworzonej żywności i też jakby jedzenie przed telewizorem i jedzenie samemu i jedzenie chipsów i ciastek. W międzyczasie jeszcze byłem w Stanach i też zobaczyłem, jak tam to wygląda, że w Wielkiej Brytanii, że są społeczeństwa, które w większości jedzą gotowe dania i bardzo wysoko przetworzoną żywność. To była dla mnie totalna abstrakcja i wtedy powoli zaczynałem się uczyć jakby o jedzeniu, skąd ono jest, bo zobaczyłem Roberta Makowicza w telewizji i sobie pomyślałem, ale to jest
to jest cwaniak, pije wino, jeździ po świecie, robi jakieś pyszne jedzenie w jakichś przepięknych miejscach. Mówię, chyba też tak chcę, to jakby to tamtędy będę szedł. No i, ale też miałem jakieś takich parę epizodów z mediami, gdzie się okazało, że żeby jednak robić to, to trzeba coś wiedzieć. Mhm. No więc żeby coś wiedzieć, to się trzeba uczyć. No i zacząłem się uczyć, a takie moje pytanie zawsze było jakby, no to skąd to się bierze, to jak to się robi? I tak zadając te pytania, bardzo łatwo jest w kuchni dotrzeć do tego, że skąd żywność pochodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No i okazuje się, że żywność współcześnie bardzo często pochodzi albo z fabryki, albo z pola, które w pewnej mierze tą fabrykę może przypominać. Że jeżeli mówimy o rybach, czy o mięsie, które są, czy o nabiale, które są wszystkie bardzo ważnymi takimi, powiedziałbym, elementami naszej kultury, historii, jest takie ładne powiedzenie heritage, to się nazywa, czyli takie dziedzictwo, to z jednej strony faktycznie myśmy to odziedziczyli i odziedziczyli dzieła sztuki, jeżeli chodzi o serowarstwo, jeżeli chodzi o rzemiosło, na przykład pracy z rybami, zarówno jeżeli chodzi o rybactwo, jak i jeżeli chodzi o robienie sushi na przykład. Ale też myślę, że ta współczesność jest i demokratyzacja jest związana z tym, że ktoś nam obiecał, że każdy będzie miał prawo i dostęp do nieograniczonej ilości jedzenia i że nagle ludzie mniej majętni będą mogli jeść jak królowie. I to tak nie działa. Po prostu nie ma szans, żeby 7 miliardów ludzi jadło tak, jak jadła królowa brytyjska, beef Wellington, czy żeby każdy jadł beef bourguignon, czy żeby każdy jadł hot dogi, hamburgery i najpyszniejsze jedzenie świata każdego dnia. I na przestrzeni lat obserwując, jakby szukając odpowiedzi na takie bardzo prozaiczne pytanie, skąd się bierze dobre jedzenie, czym jest dobre jedzenie i jak powinna wyglądać nasza dieta, żebyśmy my byli zdrowi i szczęśliwi, ale też i żeby ziemia mogła to wytrzymać, no to w prostej linii można trafić do badań, które mówią o tym, jaka jest kondycja gleby, ile nam zostało wody pitnej, jaki ma wpływ na środowisko produkcja zwierzęca, wszystkie aspekty etyczne w ogóle związane z tym, jak produkujemy jedzenie. Więc no, myślę, że to był taki proces, ale jednym z takich ważniejszych momentów było dla mnie trzy takie właściwie kluczowe momenty. Najpierw odkryłem Slow Food, czyli taką organizację, oni się nazywają fajnie organizacją ekogastronomiczną. Czyli jakby... A to jest polska organizacja? Slow Food jest włoski, ale ty jesteś ode mnie młodsza dużo. Oj, to jest niesamowite. Albo krócej siedzisz w tym... Myślę, że oba. No tak, oba. Slow Food to jest organizacja z lat 80. jeszcze z Włoch, założona przez Carlo Petriniego. Całą masę ludzi, to jest w ogóle, bym powiedział, że międzynarodowy ruch, setek tysięcy ludzi, którzy mówią o czymś takim jak prawo do smaku i o tym, że jakby te właśnie culinary heritage, że ta regionalizm, tradycja, w ogóle jakościowa żywność, że to jest prawo każdego z nas i że właśnie ta relacja człowieka z jedzeniem i człowieka z ziemią jest czymś o wiele, wiele głębszym niż tylko tym, czym mogłoby się wydawać dzisiaj dla większości tego naszego systemu jest, czyli po prostu takim dobrem materialnym, ekonomicznym, właściwie czymś, co można wyprodukować i zhandlować. Że to jest część historii, kultury, dziedzictwa, ale też i właściwie dar od Boga i dar z ziemi, efekt ludzkiej pracy i patrzenie na jedzenie tylko i wyłącznie przez pryzmat ekonomiczny jest takim bardzo zubożającym i krzywdzącym zarówno dla ludzi, którzy jedzenie produkują i biorą na siebie olbrzymią odpowiedzialność i też ryzyko warunków pogodowych. No w każdym razie Slow Food był po raz pierwszy taką organizacją, którą spotkałem na swojej drodze, która patrzyła na jedzenie w taki szerszy sposób, że to nie chodziło tylko o jakiś przepis na coś, czy nie chodziło tylko i wyłącznie o aspekty na przykład ekologiczne, tylko taki szeroki aspekt właśnie kulturowy i aspekt dziedzictwa i też takiego szacunku dla małych społeczności, więc ten wymiar jest kluczowy. I dwie takie inne perspektywy, które też jakby ukształtowały mój punkt widzenia, to jest z jednej strony książka No Logo, Naomi Klein,
która opowiada o kulisach wielkiego przemysłu, głównie odzieżowego, ale też i technologicznego, takich największych gigantów, jeśli chodzi o produkcję obuwia czy technologii, którzy swoje fabryki przenoszą w miejsca, gdzie prawa pracy nie istnieją, gdzie ochrona środowiska nie istnieje, gdzie można optymalizować cenę do najniższej osiągalnej na planecie, eksploatować lokalne zasoby i lokalną społeczność, eksportować cały zysk, a potem za przeproszeniem ten wydymany region, jak już się zmieni prawo i pojawią się prawa pracownicze i prawa ochrony środowiska, zostawiać jak ugór i przenosić się w nowe miejsca. I ta książka była druzgocąca, ale ona właściwie pokazuje w pewnej mierze mechanizm, którego dzisiaj jesteśmy świadkami w takiej bardzo przerysowanej formie. No i trzecia książka to jest George'a Ricera, Magdonaldyzacja społeczeństwa, która w pewnej mierze mówi podobnie o tym, że sposób prowadzenia biznesu dzisiaj przez największe firmy, ale też i w ogóle, która w pewnej mierze mi się wydaje, że stało się DNA naszej perspektywy na rzeczywistość, takiej bardzo ekonomicznej, gdzie wszystko musi być skwantyfikowane, zoptymalizowane, wszystko się musi opłacać, że jeśli możemy wykluczyć pracę ludzką i zapewnić pewnego rodzaju powtarzalność i rachunek ekonomiczny się zgadza, a środowiskowego możemy go uniknąć, ponieważ jakby prawo pewnych rzeczy nie obejmuje, to znaczy, że róbmy to i wyciskajmy 100%. I to znowu myślę, że dzisiaj jakby duża część rzeczywistości jest podporządkowana tej filozofii, temu staremu modelowi myślenia, który widzimy, że jest nie do utrzymania na dłuższą metę. Bo już w latach 70. ukazał się taki bardzo ważny raport, on był zatytułowany Granice wzrostu, o nim pisze Marcin Popkiewicz w swojej Rewolucji energetycznej. Te granice wzrostu to był raport, który mówił o tym, że Ziemia ma pewne granice wytrzymałości, jeżeli chodzi o ilość zasobów, które jest w stanie dostarczyć, wyprodukować i też tempo regeneracji ekosystemu jest określone. I jeżeli my będziemy utrzymywali nasz wzrost jakby właściwie rozwój cywilizacji ludzkiej oparty o filozofię wzrostu nieustającego wzrostu PKB, wzrostu transportu, wzrostu konsumpcji, wzrostu produkcji, wzrostu wszystkiego, to planeta może w pewnym momencie tego nie wytrzymać. No i oni szacowali, że tam tych zasobów nam starczy do 2030, 40, 50. Dzisiaj jesteśmy w 2020 roku, czyli o wiele, wiele bliżej niż mogłoby się, niż oni wtedy byli. No i dzisiaj widzimy, że ten raport, on był dobrze napisany. Mimo tego, że wzbudził bardzo wiele kontrowersji, że był wielokrotnie próbowano go podważać, bo oczywiście godził w interesy ekonomiczne całej masy ludzi i przedsiębiorstw, to oni się nie mylili właściwie. No i myślę, że nasze pokolenie jakby dzisiaj jest w takim, powiedziałbym, strategicznym momencie cywilizacyjnym, gdzie my wiemy, że zostało nam mało czasu, a z drugiej strony stoimy w obliczu władzy też i biznesu, które nie chcą zrezygnować ze swoich przywilejów, pozycji i odwlekają podjęcie radykalnych czy jakichkolwiek właściwie decyzji, bo to by ograniczało naruszenie tego ładu, którego dzisiaj jesteśmy świadkami. Ale skąd twoim zdaniem bierze się taki brak poczucia obowiązku właśnie ze strony tych instytucji? Bo zastanawiam się, czy te informacje, o których powiedziałeś, było ci trudno do nich dotrzeć, czy one były zawsze dostępne, są dostępne i są powszechną wiedzą? Właśnie najśmieszniejsze jest to, że one to jest powszechnie dostępna wiedza. Że jak studiując nauki polityczne, raport o granicach wzrostu był dostępny. Raporty ONZ-u mówią o tym od lat. O zmianie klimatycznej, ja nie wiem, czy 100 lat się nie mówiło na ten temat, że jak przyjdzie dziś kiedyś kres na jakby palenia tych paliw kopalnych, eksploatacja ekosystemów ponad miarę. Mamy kilka cywilizacji i kilka nacji, które jakby doświadczyły zrujnowania swoich ekosystemów i nie wiem, czy jako ludzie nie uczymy się na błędach. Pewnie trochę się uczymy, pewnie niefajnym jest zawsze generalizowanie. Dla mnie takim osobistym wątkiem jest też wątek taki, powiedziałbym,
duchowy, może w pewnej mierze religijny, bo to jest w pewnej mierze pytanie do każdego z nas, na ile w naszym życiu ważne jest dobro. I dobro jako takie, powiedziałbym, w ogóle wartość, naczelna wartość społeczno-polityczno-ekonomiczna. Dobro postrzegane z perspektywy takiej religijnej, która można powiedzieć jest perspektywą profesjonalną, no bo jakby czy mówimy o hindu, czy mówimy o buddystach, czy mówimy o katolikach, no to byli mędrcy, którzy na przestrzeni lat jakby próbowali odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy jakby dobro i co to znaczy zło. A myślę, że taka perspektywa tylko i wyłącznie ekonomiczna, nie uwzględniająca jakby tych aspektów właśnie szerszych, społecznych, kulturowych, środowiskowych, prowadzi do takiej degradacji, do ruiny też jakby i duchowej, i kulturowej, i środowiskowej finalnie też. I myślę, że to jakby to jest coś, czego jesteśmy dzisiaj jakby po trosze świadkami, bo to jest właściwie początek. No, zostało nam niewiele czasu. I myślę, że jakby wielu z nas, młodych ludzi, jakby zadaje sobie pytanie, czy my możemy coś zrobić? Czy da się cokolwiek jeszcze zrobić? Czy da się przemówić jakby do takiej szerokiej opinii publicznej? A pokusa tego, żeby żyć w dobrobycie, żeby latać na wakacje, nawet do Egiptu, czy do Grecji, czy jeździć samochodem na weekend, czy jeździć samochodem do pracy, czy jeść mięso każdego dnia, czy jeść wysoko przetworzoną żywność, czy kupować elektronikę, czy kupować nowe ciuchy. To jest historia naszego pokolenia, właściwie ostatnich 30, może 50 lat, w zależności od tego, gdzie na świecie żyjemy. I to ciekawe znowu, co pisze Marcin Popkiewicz w swojej książce, że do 96 roku spaliliśmy tyle paliw kopalnych, ile od 96 roku do dzisiaj. To oznacza, że ja i ty żyjemy w rzeczywistości, która nigdy wcześniej na tej planecie nie istniała, a wydaje nam się normalna. Więc jakby życie w takim luksusie, do którego przywykliśmy, jest abstrakcyjne z perspektywy tego, ile jest w stanie nam Ziemia dać. I po prostu dla nas to jest, myślę, że taki czas w historii, kiedy potrzebujemy bardzo głębokiej debaty, takiej społeczno-polityczno, myślę, że religijnej, na każdej właściwie płaszczyźnie, że zadać sobie pytanie, jak my możemy na nowo ustalić ład społeczny po prostu. Natomiast czy to się zdarzy? Bardzo. Myślę, że jest wielkie prawdopodobieństwo do tego, że najpierw będzie musiał się wydarzyć kataklizm, a dopiero potem na tym ugorze ci, którzy zostaną tam. Którzy przetrwają. I to też śmieszne, bo znaczy śmieszne, nie śmieszne. No, wydaje mi się, że ten kataklizm on będzie trwał na przestrzeni wielu, wielu lat. To będzie taka jątrząca się rana po prostu i dopiero na sam koniec, jak już naprawdę zostanie niewielu ludzi, którzy przejdą przez traumę, to oni jakby dojdą do tego, że nie ma sensu inaczej organizować rzeczywistości, niż zrobić ją uczciwie, tak żeby ludzie się nie zabijali w walce o żywność, o wodę i o dostęp do zasobów. Ale w sytuacji, w której ta zmiana systemowa nie następuje, wydaje ci się, że są sposoby, żeby ta zmiana oddolnie miała miejsce? Co możemy robić my jako ludzie? I też druga kwestia, czy no ta wiedza jest dostępna, ale nadal powiedziałabym, że świadomość społeczeństwa jest dosyć niska. To powinniśmy po prostu uświadamiać innych i liczyć na to, że ludzie poczują ten obowiązek w sobie, żeby coś zmienić? Wydaje mi się, że wiara jest fundamentalna, bo jakby bez wiary i bez nadziei możemy się pożegnać i ewentualnie jakby pić dalej szampana na tym tonącym statku i nie przejmować się tym, że wszyscy zginą. I jest to jednak kwestia jakiejś odpowiedzialności jakby każdego z nas i za nas samych, i za życie, które było nam dane, i za innych ludzi, i nam bliskich, i nam dalekich. Potrafiliśmy robić rewolucję w historii i my Polacy wielokrotnie. Nasi dziadkowie jakby walczyli o ten kraj, nasi rodzice jakby walczyli w 89 i wcześniej. Potrafiliśmy stawić czoła wrogom ze wschodu, wrogom z zachodu. Potrafiliśmy się zjednoczyć w Unii Europejskiej, jakby na fundamencie jakichś wspólnych wartości, wizji i marzeń, które mieliśmy. I myślę, że dzisiaj ta sytuacja jest trochę analogiczna. To jest po prostu wyzwanie dla naszego pokolenia. I uciekanie od odpowiedzialności i mówienie o tym, że nic się nie da już zrobić, że ja nie mam na to żadnego wpływu, że to tylko państwo i tylko korporacje. Ta zmiana się zaczyna od każdego z nas, od każdej poszczególnej jednostki. I myślę, że
powiedziałaś o takim trudnym słowie, przekonywanie innych? Powiedziałaś inaczej. Nie pamiętam, co powiedziałam. Użyłaś takiego sformułowania, że... Że uświadamianie? Uświadamianie, tak. To jest bardzo delikatny taki temat i trudny, bo to jest na pewno bardzo, bardzo potrzebne. I ja myślę, że wbrew pozorom więcej ludzi niż nam się może wydawać chciałoby tej dobrej zmiany. Na zasadzie takiej właśnie jakby środowiskowej, etycznej i każdej innej. Natomiast wyzwaniem jest dialog, wyzwaniem jest zrozumienie różnych punktów widzenia. Wiesz, mi na przykład jest przykro, jak my mówimy o Januszach i Grażynach i o Polaczkach i o Burakach i o Cebulakach i o prawicy i lewicy, która w ogóle nie jest w stanie jakby zrozumieć, że pod koniec dnia to jest nasz wspólny interes i nasz wspólny dom. Jakby i to, że mamy trudną historię i olbrzymie kompleksy jako nacja, to nie znaczy, że nie mamy prawa być dumni i że i to, że jeden zarabia 5, a drugi 50 tysięcy, a jeszcze drugi zarabia 2, to pod koniec dnia i tak oznacza, że wszyscy powinniśmy mieć do siebie jakiś szacunek i niczym nas lepiej zarabiających nie, czy lepiej wykształconych nie uprawnia do tego, żeby na tych, którzy chodzą w kubotach i w białych skarpetkach i w kreszowych dresach albo i tak dalej, traktować ich jako głupszych albo gorszych. A mam wrażenie, że jakby z tym często mamy do czynienia i to też w pewnej mierze jakby myślę, że pokazuje jakby to, że bardzo jest dużo jakby dzisiaj jeszcze do zrobienia na tym poziomie takim, powiedziałbym, różnego dostępu do wiedzy. Mhm. Że jeżeli mówimy o wolności i o demokracji, no to jakby fundamentem tego jest bardzo dobry system edukacyjny. No a ten to pokazuje, że jakby że w tej dziedzinie jest jeszcze cała masa pracy przed nami. No właśnie, jak wygląda edukacja w Polsce właśnie w kontekście zdrowia, ekologii, odżywiania? Zawsze się śmiejemy w kuchni, że odpowiedź eksperta brzmi to zależy. Ale to prawda. Rozmawiałam tutaj z wieloma osobami i zazwyczaj to zależy. Tak, tak, tak. Ekspert ci nigdy nie odpowie jednym zdaniem. Nie, żebym był ekspertem, ale powtarzając po tych, których uważam za mądrych, wiesz, najlepiej podać badania. No, ostatnio profesor Jarosz, były wieloletni dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia, w wywiadzie bodajże dla Gazety Wyborczej powiedział, że 22 miliony Polaków ma problem z nadwagą lub otyłością. 22 miliony Polaków. 64. Gonimy Zachód ładnie. Nie, myśmy już ich prawie że dogonili, bo zresztą to jest jakby głupia rozmowa moim zdaniem, czy myśmy ich dogonili, czy nie. Jakby nie ma się jesteśmy w dupie i zaraz będziemy jeszcze głębiej. Sorry za nomenklaturę. I po prostu no, to jest jakby sytuacja epidemii, w której nadal się właściwie niewiele dzieje, bo inne badanie mówi o tym, że i my, i nasze dzieci żyjemy w kraju, który jest najbardziej podatny na dostępność wysoko przetworzonej żywności. Ona jest najbardziej dostępna, najbardziej tania. Jest bardzo agresywna reklama, a z trzeciej strony jest bardzo mało działań prewencyjnych, które by prowadziły do ograniczenia konsumpcji wysoko przetworzonej żywności i takiej żywności, która po prostu szkodzi naszemu zdrowiu. I ja myślę, że wszyscy jesteśmy świadkami tego na ulicy. To po prostu dzisiaj już widać gołym okiem. 15 lat temu, jak zaczynałem się tym interesować, nie było tego widać gołym okiem. Widziałem to w Stanach, widziałem to w Wielkiej Brytanii, a my ten scenariusz już powtarzamy. I żeby przeciwdziałać, to tak naprawdę są potrzebne setki działań. To nie jest jedno działanie. To jest cała strategia i każdy, kto oczekuje tego, że jakby jednym pstryknięciem palców, czy jedną ustawą, czy jednym rozporządzeniem rozwiąże ten problem, kraje, które pracują czy ze zmianami klimatycznymi, czy z transformacją polityki energetycznej, czy z transformacją polityki zdrowotnej czy edukacyjnej, wiedzą, że to jest proces, który trwa dziesiątki lat bardzo często i to musi być strategia, która jest wynikiem jakiegoś konsensusu społecznego, który nie zakłada walki politycznej tylko i wyłącznie, bo ona zawsze będzie, ale która jednak ponad tą walkę stawia interes narodowy, zdrowie obywateli i myślę, że to jest ten kontekst jakby etyczno-duchowy, jakby o którym mówiłem, że pytanie, jak długo my w naszym kraju
będziemy myśleli głównie z perspektywy tego, że ja muszę zarobić na to, żeby w moim obejściu mieć zapewnione wszystkie dobra, o których marzę, czy jakby weźmiemy pod uwagę to, że poza naszym obejściem jest jeszcze kraj, w którym żyjemy, w którym jest bardzo wiele interesów wspólnych, które dzisiaj nie są zrealizowane. I to myślę, że jakby jest jedno z największych wyzwań współczesności, to jakby dla nas Polaków jakby budowanie tego zaufania społecznego po prostu i też zaufania do instytucji państwa, myślę, które jest takie... To jest bardzo ciekawe, bo z tego, co mówisz, wynika, że my mamy duży w ogóle taki społeczny kryzys, kryzys takiej identyfikacji i też taki wielki kompleks wynikający też z tego, że u nas przez długi czas nie było za dużo, więc teraz wszyscy się zachłysnęli tym, że jest. I też to obserwuję, szczególnie to jest też ciekawe, wydaje mi się, na przykład w pokoleniu moich dziadków, że na przykład mojej babci jest o wiele trudniej wytłumaczyć, że surówka, którą kupiła gotowa, wcale nie jest taka dobra, bo dla niej to jest w ogóle luksus, że ktoś coś za nią zrobił i podstawił to pod nos. O wiele łatwiej rozmawia mi się właśnie z pokoleniem moich rodziców. Wydaje mi się, że wśród moich znajomych już też ta świadomość się zwiększa, ale czy to nie jest taka ekobańka, że jednak na skalę kraju nie mówi się o tym i powiedziałeś o tym, że właśnie chodzi o interes państwa, ale czy w interesie państwa nie jest zdrowe społeczeństwo? Najważniejszy jest pieniądz? Paradoksalnie nie jest, bo jak sobie pomyślimy o elektrowniach, czy o handlu węglem, czy o handlu ropą naftową, czy o handlu alkoholem, to jest wszystko biznes państwowy. ale to temat na osobną dyskusję. To, czy rozmawiamy o ekobańce, na pewno. Patrząc na to, jak wygląda polski koszyk, jak wygląda polskie morze, jak wyglądają polskie góry, jak wygląda polski kurort, jak wygląda większość sklepów i większość koszyków w naszym kraju. Myślę, że można być przerażonym, ale z drugiej strony nie można rozkładać rąk, no, i nie wierzyć, tylko trzeba wierzyć, trzeba walczyć, no, i działać dalej, i szukać, myślę, że też jakby takich w ogóle nowych rozwiązań. Bardzo takim ciekawym wątkiem jest dla mnie ten wątek taki pokoleniowy, bo często myślę o tym, na ile sens ma moja praca, to co robię, czy to jest ważne, czy to jest potrzebne, czy to czemuś służy, komuś służy, czy to tylko służy moim pieniądzom i temu, żebym sobie wygodniej i dobrze żył, czy ta robota jest okej, czy ona się komuś do czegoś przydaje. I myślę sobie, że to jest ważne pytanie do naszego pokolenia, czy to miejsce, w którym pracujesz, czy to miejsce, w którym ja pracuję, czy ono jest dobre dla ciebie, dla planety, dla innych ludzi, czy ono tylko przynosi pieniądze, czy to, że jakby ta firma generuje zyski, odbywa się czyimś kosztem. I myślę, że szukanie takich nowych biznesów, które by miały kontekst nie tylko ekonomiczny, ale też i kontekst społeczny i środowiskowy, inwestowanie w nową energię, inwestowanie w zrównoważony transport, inwestowanie w zieleń, inwestowanie w technologie, które mogą mieć pozytywny wpływ na środowisko, spalarnie, firmy, które segregują śmieci. No, jakby ten tak naprawdę biznes dookoła zrównoważonego rozwoju, on jest. Tylko my musimy go odkryć i zrozumieć, że ta gospodarka, którą stworzyliśmy, nie jest do końca uczciwa. Jeżeli eksperci z czasopisma naukowego Lancet w ostatnim swoim raporcie mówią o tym, że każdy dolar wydany na żywność ma w sobie 2 dolary kosztów ukrytych, których my nie płacimy, dolar środowiskowy i dolar zdrowotny, to znaczy, że my płacimy za jedzenie w sklepie złotówkę, ale tak naprawdę ono całe społeczeństwo kosztuje 3 złote. Bo jakbyśmy wzięli pod uwagę subsydia do rolnictwa, to jakie rolnictwo wywiera ślad środowiskowy i to, jakie ta żywność generuje koszty dla systemu opieki zdrowotnej,
i systemu ubezpieczeń społecznych, to by się okazało, że wbrew pozorom ta żywność jest wielokrotnie, powinna być wielokrotnie droższa. A przez to, że jest taka tania, kupujemy jej za dużo, przez to, że jest taka tania, marnujemy ją, przez to, że żeby była też taka tania, optymalizujemy sposoby jej produkcji, karmiąc zwierzęta antybiotykami, obsypując, oblewając i opryskując nasze pola pestycydami i herbicydami, transportując żywność na gigantyczne odległości po to, żeby robić wielkie wolumeny i efektem skali zbijać cenę. I tak naprawdę to ma koszty nie tylko środowiskowe, ale też dramatyczne koszty społeczne, bo były lata, kiedy rocznie zamykało się 200 piekarni w Polsce. I to był proces, który następował z roku na rok, z roku na rok, z roku na rok. Z drugiej strony mamy kilka piekarni w tym kraju, które są warte 300 milionów złotych, gigantyczne nowe fabryki chleba. Tylko wiesz, jeżeli my nie mamy bardzo dobrego systemu edukacyjnego, który by kształcił mistrzów, rzemieślników, którzy by piekli wybitne chleby lokalnie, chleby, które zawsze wygrają z chlebem z fabryki, po prostu te piekarnie przegrały taką konkurencję nie tylko ekonomiczną, ale też konkurencję, jeżeli chodzi o ofertę. Poza tym myśmy przegrali edukacyjnie w tej sytuacji, bo konsument czy obywatel właściwie, bo często to też śmieszne, że jakby o obywatelu zaczynamy mówić konsument. Dla jednym. No właśnie, że my powinniśmy wiedzieć, że wybierając lokalne pieczywo w lokalnej piekarni, najchętniej, które używa lokalnego zboża, wspieramy w ten sposób lokalną gospodarkę. Że to jest wymiar patriotyzmu, którego nam dzisiaj potrzeba. Ale myślę, że my często... Nie chcemy tego robić. Często nie chcemy wspierać tych naszych rzeczy. Bo chcemy być właśnie jak Zachód. Mam wrażenie, że to bardzo w nas siedzi. Nie mówię tutaj o sobie w tym momencie. Aha. Ale za mało właśnie w nas jest takiej dumy, żeby powiedzieć, że to jest nasza receptura od babci. Jest to, nadal istnieje, ale wolimy iść do supermarketu i pachnący chleb kupić sobie. Tańszy. Myślę, że to jest jakby częściowo pewnie też uzasadnione. No. Jakbyśmy wzięli naszą jakby tą siermięgę PRL-owską i zestawili ją z nowoczesną technologią, która przyszła z Zachodu, to jakby za którą też szedł niesamowity marketing, to ja to rozumiem. Jakby ja też mam wspomnienie z dzieciństwa, jak jeździłem po niemieckich stacjach benzynowych i jak ja widziałem to pieczywo, to ja po prostu przecierałem oczy z wrażenia, jakie to pieczywo było piękne i jak ono cudownie pachniało. To było takie śmieszne, bo jak się go próbowało, to w ogóle nie miało żadnego smaku, ale wizualnie i aromatycznie to tak samo Subway jest takim przykładem. Subway pachnie tak, ja że... nie wiem, mnie obrzydza strasznie. A ja bym się dał za niego pokroić. Uważam, że jest to nieprawdopodobny zapach. I jadłem go dosłownie kilka razy w życiu i pamiętam za każdym razem to dramatyczne rozczarowanie tym, że to po prostu jego trocinę, jakbym płytę OSB jadł. Ale no to jest wielka siła przemysłu, jest fenomenalny marketing, jest jakby sól, cukier, tłuszcz, umami i substancje aromatyczne, więc jakby no to jest taka atrapa, można by było powiedzieć, jedzenia, zoptymalizowany koszt, jest bardzo intensywna reklama, no a rzemieślnik, co rzemieślnik? To ciężka praca po prostu, no i cena musi być wyższa, bo on poświęcił na to czas swój. I całą masę wiedzy, zasobów i tak dalej, i tak dalej. No, dobry chleb kosztuje 5, 6, 8, 15 zł za bochenek. Ale to jest chleb, który się robi 3 dni. To jest chleb, który jest ze zboża, którego nikt nie przyspieszał procesu dojrzewania w żaden sposób. No i oczywiście da radę wyprodukować chleb taniej. Tylko no, to się wiąże z tym, że nie będzie tego robiła Monika Walecka, czy Paweł Fabiś, czy jakiś inny, czy Darek Barański, albo inny mistrz rzemieślnik, tylko będzie to robiła fabryka, która zamiast na przykład tą samą ilość chleba by potrzeba było wyprodukowania 1000 ludzi, no to fabryka zrobi to setką ludzi. No. I jeśli się zastanawiamy, gdzie są nasze miejsca pracy i dlaczego musimy pracować coraz więcej za coraz mniej,
No to polecam Years and Years, tak? Na HBO Go. Taki film, taki serial krótki o takiej niedalekiej przyszłości, w który właśnie opowiada o tym, do czego prowadzi taka optymalizacja na każdym poziomie. No to też jakby to, ile dzisiaj rzeczy za nas robią komputery i technologia. Ja nie jestem przeciwnikiem komputerów i technologii, ale myślę, że to jest ważne pytanie, żebyśmy sobie zadali, jakby gdzie jest miejsce na ludzką pracę współcześnie. Powiedziałeś o tym, że brakuje rzemieślników, może nie tyle brakuje, co nie ma dla nich do końca miejsca, ale też interesuje mnie kwestia ludzi w branży gastronomicznej, osób, które idą do szkół gastronomicznych, czego oni się tam uczą i czy oni są przygotowani na te realia, które tam mamy w tym kraju. Miejsca na rzemieślników to jest dużo na rynku, moim zdaniem, wbrew pozorom, że oni są potrzebni. Niestety część z nich niemała wyjeżdża, tych, którym się coś chce, bo te warunki ekonomiczne, w których jesteśmy jakby częścią, stanowią duże wyzwanie, ale jakby ci, którzy potrafią robić dobre lody, dobre pieczywo, dobre wędliny, ja ich znam i wiem, że sobie radzą. Nie jest to łatwy biznes na pewno, ale jest też rynek na porządny produkt. Oczywiście trzeba trafić z nim do odbiorcy, do konsumenta. No tak, bo to już nie jest rynek masowy wtedy. No, pewnie, że nie. No, to jakby, jak robisz dobre wędliny, to musisz znaleźć klienta, który będzie chciał zapłacić za tą dobrą wędlinę. Pytałaś o szkoły gastronomiczne. Ja myślę, że to wyzwanie, no, to jest transferowanie wiedzy u nas. No, i w ogóle też jakby taka gotowość do tego, żeby się uczyć od innych i zgodzić się z tym, że to nie my wiemy najlepiej, tylko najlepiej wiedzą Duńczycy, Japończycy, Francuzi, Hiszpanie, Amerykanie, Włosi. To oni się znają na jedzeniu. My wiemy trochę i w pewnej mierze kulturowo zawsze byliśmy peryferią i nie ma się czego co wstydzić i mieć pretensje, że tak było, tylko wziąć to na klatę i nauczyć się od Francuzów systemu organizacji kuchni, czy od Amerykanów, od Japończyków nauczyć się tego, jak ważny jest ostry nóż i jak ważna jest higiena, estetyka, minimalizm, od różnych ruchów religijnych i duchowych jakby wziąć tą refleksję związaną z tym, że jedzenie to nie jest tylko żarcie, którym powinniśmy się napchać, ale że ten aspekt jakby taki szacunku szeroko pojętego też ma i szacunku również do zdrowia ma kluczowe znaczenie. No a dwa, no to jest też jakby taka refleksja systemowa. No dzisiaj wiemy, że między 80 a 90% uczniów szkół gastronomicznych nie trafia do gastronomii. A dokąd trafiają? Masz taką informację? I robią co innego. Bo idą do szkół gastronomicznych, jakby jeśli nie w szkole, to w zakładach pracy zrażają się do tej pracy. Szkoły nie są do końca przygotowane, żeby kształcić praktyków. Ta relacja między profesjonalistami a instytucjami edukacyjnymi w Polsce na tej płaszczyźnie jeszcze bardzo wiele do zrobienia, tak żeby jakby system edukacyjny faktycznie kształcił praktyków, którzy potrafią sobie również poradzić na poziomie ekonomicznym, bo praktyka to nie jest umiejętność zrobienia dobrego chleba czy dobrej wędliny. To jest umiejętność zrobienia go, wyprodukowania, sprzedania i zarobienia na tym i utrzymania swojej rodziny. To jest praktyka. Więc ten aspekt ekonomiczny ma fundamentalne znaczenie. No tutaj to jest długa rozmowa, bo do skopiowania właściwie, czy do zaaklimatyzowania jest ileś co najmniej modeli edukacyjnych, czy francuskich, czy duńskich, czy amerykańskich, które kształcą bardzo, czy niemiecki model chociażby, kształcą porządnych rzemieślników, którzy się uczą od mistrzów, którzy mają fenomenalną praktykę, którzy potem są w stanie się odnaleźć na rynku, ale ten rynek też musi być w taki sposób skonstruowany, żebyśmy my jako społeczeństwo, czyli my jako państwo, zapewnili tym rzemieślnikom miejsce na rynku w taki sposób, żeby oni nie byli zabici przez konkurencję ze strony sieci, które jakby dostarczą tak wielokrotnie niższą cenę i tak wielokrotnie wygodniejsze rozwiązanie, że siłą rzeczy konsumenci decydują się na produkt, który będzie wielokrotnie tańszy, chociaż żeby było śmiesznie, wcale ta różnica w cenie często nie musi być aż tak diametralnie wielka, jak nam się wydaje. Myślę, że często mamy takie podejście, że mnie na to nie stać, albo ja na ten luksus nie zasługuję. Podczas kiedy rozmawiam z rolnikami ekologicznymi,
oni często mówią, że ten ich produkt od tego, który jest konwencjonalny na półce, powinien być droższy 30, czasami 40%. Dużo, mało, średnio to nie jest kwota nie do przeskoczenia dla większości z nas, zważywszy na to, że stać nas na alkohol, papierosy, samochody, właśnie niepotrzebne ciuchy. Właśnie ostatnio rozmawiałam z Magdaleną Ponką, która zajmuje się etyką w modzie i powiedziała, że ludzie mają problem z płaceniem więcej za dobrej jakości etyczne ubrania, natomiast nie mają problemu z tym, żeby składać na Mercedesa. Że to jest właśnie kwestia tego, że musimy zrozumieć, że to jest tak samo ważna nasza inwestycja, w tym przypadku na jedzenie, które jest nieodzowną częścią naszego życia, że powinniśmy z większym szacunkiem też traktować swoje ciało i to, w jaki sposób inwestujemy w nie poprzez produkty, które wybieramy. No tak, tylko to jest taka inwestycja, która trwa lata i też ten taki, wiesz, ten aspekt taki mentalny, duchowy, no każdy by chciał, żeby go kochano indywidualnie. I jak sobie kupimy Mercedesa, to kupujemy sobie pewnego rodzaju prestiż, dumę. Możemy się pokazać. I to jest taka namiastka miłości. Jakby nas ktoś bardzo głęboko kochał, i to byśmy równie dobrze mogli jeździć Trabantem. No to jakby może to brzmi abstrakcyjnie, albo ale... Albo rowerem. Albo rowerem, dokładnie. Ja myślę, że my mamy taką terapię w ogóle narodową do przeprowadzenia, że jakby to, co się stało jakby i na przestrzeni dwóch wojen, rozbiorów, a potem PRL-u, włączając to jeszcze wszystko dramatyczne problemy alkoholowe, które są częścią naszego życia, bo jak właściwie każdy ma w rodzinie człowieka, który ma problemy alkoholowe i mi się wydaje, że olbrzymi problem z takim mówieniem sobie prawdy. Po prostu, że jakby to jest pewna taka jakby prozaiczna rzecz, na której dramatyczny deficyt my dzisiaj cierpimy. Bo trzeba sobie powiedzieć jasno, no jeżeli my wszyscy będziemy jeździć samochodami, to umrzemy, bo zabije nas smog, zabije nas frustracja, zabije nas nadwaga i otyłość. Ktoś nam to wkręcił, że nam ten transport samochodowy jest potrzebny na taką skalę. Przykłady Kopenhagi czy Amsterdamu pokazują, i zresztą wielu różnych innych miejsc na świecie, pokazują, że da radę w inaczej zorganizować transport publiczny. Ja nie mówię, sam mam Mercedesa i nawet go lubię. Kiedyś o nim bardzo marzyłem. Wiem, że na pewno nie daje on szczęścia. Wiem, że równie dobrze mógłby mieć trzykrotnie tańszy samochód i też by było dobrze. Chciałbym o wiele więcej jeździć rowerem. Widzę, że to nie jest do końca bezpieczne dzisiaj, chociaż całe życie jeżdżę na rolkach, na desce, ale na co dzień poruszanie się jakby takimi dwoma kółkami po mieście jest po prostu niebezpieczne. I byłem też w miejscach takich właśnie jak chociażby Kopenhaga, które ten transport publiczny mają zorganizowany w sposób niesamowity, że to się po prostu opłaca jeździć rowerem, a u nas się opłaca jeździć samochodem. Niesamowite. Więc to są te rzeczy, jakby przed którymi my stoimy i myślę, że tym wielkim wyzwaniem jest to, że też jakby na przestrzeni tych ostatnich lat tyle złego się wydarzyło w świecie polityki, że chcemy przed nią uciekać, że jakby nie wierzymy już w nią i właściwie zostawiamy ją samą sobie. A tym sposobem jakby zostawiamy tą część fundamentalną rzeczywistości do załatwienia ludziom, którzy, no właśnie, no pytanie, czy będą realizowali nasz interes? No, chciałbym wiedzieć, że będą. Wszyscy byśmy chcieli, natomiast powiedz mi, mimo wszystko ty bardzo dużo działasz, powiedziałeś, że zależy ci na tym, żeby to, co robisz, było zgodne z tobą, żeby było dobre, więc zakładam, że dużo myślisz o tym, w jaki sposób twoja praca mogłaby mieć dobry wpływ na społeczeństwo. Jakie są inicjatywy, które ty promujesz, organizujesz i co byś chciał, żeby one wniosły? 8 lat mniej więcej prowadzimy fundację, która się nazywa Szkoła na Widelcu, która się zajmuje edukacją kulinarną dzieci i młodzieży, ale nie tylko, w ogóle mówimy po prostu o tym, skąd jest dobre jedzenie i jak gotować, żeby to było dobre dla nas i dla naszego zdrowia i żeby było smaczne przy okazji. Przede wszystkim. No właśnie, bo to jest dosyć istotne też, inaczej ludzie nie będą chcieli tego jeść. I jako fundacja też duży nacisk stawiamy na praktykę i prowadzimy warsztaty kulinarne dla dzieci, ale też jakby zachęcamy do tego, żeby i nauczyciele w szkołach i rodzice też sami uczyli dzieci gotować, bo to jest ważna umiejętność, którą trzeba przekazywać sobie z pokolenia na pokolenie. Zresztą to jest coś też, co buduje nasze więzi i relacje między nami. I w zeszłym roku, i dwa lata temu, i w tym roku też robimy taki duży projekt, to się nazywa dobrzejemy.szkołanawidelcu.pl,
i dobrze jemy, szkołanagdylcu.pl. I to jest taka platforma edukacyjna, gdzie nauczyciele mogą sobie ściągać materiały edukacyjne i sami realizować zajęcia w szkołach. W zeszłym roku prawie 2000 nauczycieli w całej Polsce robiło te zajęcia razem z nami, za co bardzo Wam dziękujemy. I też rodzice i dyrekcja wspierała ten projekt. Ponad 200 tysięcy dzieci w Polsce w zeszłym roku miało zajęcia kulinarne. Ale to jest kropla w morzu. Nasz cel to jest jakby wprowadzenie edukacji kulinarnej do szkół. Natomiast dzisiaj widzimy, że te wyzwania, które przed nami stoją, one są tak szczerze mówiąc o wiele, wiele większe, bo dzisiaj to jest jakby kwestia w dużej mierze też debaty o tym, jaka ma być filozofia rolnictwa. Myślę, że też umiejętność gotowania jest ważną umiejętnością, ale też gdybyśmy my mieli takie poczucie bezpieczeństwa, że potrafimy wykorzystać parapet, balkon czy kawałek działki do tego, żeby sami dla siebie coś uprawiać, to z jednej strony byłby to pretekst do tego, żeby spędzić czas na świeżym powietrzu, często z kimś, albo bliskim, albo na przykład nawet spotkać się z sąsiadem czy ze znajomym na świeżym powietrzu, właśnie w ruchu i pracując z ziemią, a z drugiej strony myślę, że w kontekście tego, że coraz więcej z nas mieszka w miastach, to jest rosnący temat, skąd będzie pochodziła nasza żywność, na jakie odległości ona będzie jeździła, czy będziemy mieli do jedzenia szacunek, ile z niego będziemy marnowali. Myślę, że każdy, kto kiedyś uprawiał grządkę i musiał ją wypielić, potem wielokrotnie podlewać roślinę, a potem w końcu zebrał plon, ma zupełnie inny szacunek do jedzenia niż osoba, która kupuje tanią żywność w promocji w supermarkecie i nie wie tak naprawdę, jakim kosztem to jedzenie powstawało. Więc dzisiaj widzę tą naszą misję jakby trochę szerzej jednak niż kiedyś, ale oczywiście jakby oprócz tego normalnie prowadzimy działalność komercyjną, też robię warsztaty, pokazy, dużo pracowałem z różnymi firmami, większymi, mniejszymi i z mediami i też nikt z nas nie jest święty, więc oczywiście ja też nie jestem, ale myślę, że to jest takie pytanie, które ja sobie zadaję i które sobie zadaje wielu z nas, no, czy jak mogę prowadzić biznes, żeby ten biznes był ok, no, i dla moich pracowników i dla tego świata, w którym żyję. No. Świętym nikt z nas nie będzie pewnie, ale możemy się starać. Bardzo się starać. No. Tak. Ale bierzesz udział w inicjatywie Chefs for Change. Ja też miałam przyjemność właśnie być na kolacji w Poznaniu. Czy to było dla ciebie jakiegoś rodzaju wyzwanie? Czy kuchnia roślinna była ci bliska od jakiegoś czasu? Jak jest twoja relacja z jedzeniem większości roślin lub w tym przypadku tutaj już samych roślin? Mhm. Ja lubię mięso bardzo i lubię ryby też, ale myślę, że i też wychowałem się w takiej kulturze, gdzie to była codzienność właściwie, można powiedzieć, no bo w mojej rodzinie było stać moją mamę, żeby nam kupować i mięso, i ser, i kiedy mieliśmy ochotę, to ryby, a potem z czasem nawet krewetki i jakieś małże, chociaż bez przesady, że aż tak, ale jakby i potem jakby poznając może kulturę kulinarną i ucząc się tego i czytając książki, jeżdżąc po świecie, faktycznie olbrzymią część gastronomii jakby zajmują produkty pochodzenia zwierzęcego. No właściwie na tym zbudowana jest współczesna gastronomia, bo gastronomia to jest trochę luksus. Mhm. Jednak, że ktoś coś zrobi za nas. Ma być pyszne, no ale musi być też w miarę łatwe i opłacać się. A mięso i ryby się opłacają, są pyszne i w miarę łatwe do zrobienia. No więc siłą rzeczy przemysł lubi mięso i lubi nabiał i lubi ryby, bo to jest po prostu wygodne i można na tym nieźle zarobić. No i tym sposobem wpadliśmy w pewnego rodzaju taką pułapkę biznesową i właśnie tego ujęcia stricte biznesowego. Więc to jest jakby jedno z wyzwań, które stoi przed nami, jakby żeby od tego uciec, ale właśnie okazuje się, że ta dieta roślinna ma dużo więcej do zaoferowania niż mogłoby się wydawać i myślę, że ta perspektywa ostatnich kilku lat jakby dla mnie i w pewnej mierze to też, co pokazują tacy wybitni szefowie kuchni, że można używać mięsa, jeśli ono jest
porządne, dobrze zrobione. W gospodarstwie zwierzęta mają swoją ściśle określoną funkcję, która jest bardzo jakby potrzebna też jakby dla żyzności ziemi, dla utylizacji odpadków, czy dla produkcji kompostu chociażby. Ale żeby mieć na przykład jakościowe mięso, to jakby dobrostan jest czymś fundamentalnym. Jakość żywienia jest czymś fundamentalnym. Jakkolwiek to absurdalnie brzmi, etyka uboju też jest czymś fundamentalnym. I dla naszego zdrowia, żeby było śmiesznie, najlepsza jest dieta, w której tego mięsa jest bardzo mało albo nie ma go w ogóle. Więc myślę, że jeśli mamy szacunek do nauki, no to jakby te wnioski bardzo łatwo jest wyciągnąć. Dieta dobra dla naszego zdrowia i dla środowiska, taka, którą między innymi rekomenduje Eat Lancet Report, to jest dieta, która się składa głównie z produktów pochodzenia roślinnego najróżniejszych. I to jest nieprawdopodobny świat do odkrycia. I też produktów jakby pochodzenia zwierzęcego, takich jak sery i mięso, ale chyba w takiej proporcji, która jest normalna. To znaczy, że mięso to święto. Po prostu. Jakby jak się biło świniaka, to się go biło raz w roku. I potem się go po troszeczku jadło i to był luksus. Po prostu. I myślę, że gdybyśmy płacili uczciwą cenę za zwierzaki, te, które chcemy jeść, to wtedy jedlibyśmy ich od razu dużo mniej. No, prosta rzecz, no, jeśli krowa, nie jesz mięsa, więc sorry, jeśli nie macie mięsa, to sorry, jeśli to rani wasze uczucia, no, ja lubię mięso, ale też rozumiem jakby, że to moralnie jest bardzo kontrowersyjne, jak w zabijanie zwierząt i zresztą wiele religii mówi o tym, żeby tego nie robić po prostu. No, ale wyobraźcie sobie, że trzeba krowę poić 3 lata. Trzeba ją karmić przez 3 lata. Trzeba ją przez 3 lata sprzątać po niej odchody. 3 lata pracy. Ile to kosztuje? Ile to powinno kosztować? Jakby po tym, jak ubijecie tą krowę, ona będzie miała między 500 kilo a tonę. No, niech ma 700 kilogramów. Połowę trzeba odrzucić, no bo to jest krew, to jest skóra, poroże i tak dalej, i tak dalej. Zostaje 350 kilogramów. Nawet 350 kg przerobione na 3 lata pracy. To w ogóle i na zasoby i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że gdyby ktokolwiek z nas w życiu wyhodował krowę, to miałby do wołowiny zupełnie inny stosunek, po prostu. A już nie mówiąc o tym, jaką by nawiązał relację z tym zwierzęciem. Byłaby krową, a nie tylko hamburgerem. Hamburger to akurat źle powiedziałam, ale wiadomo. No tak, no ale to jakby właśnie, więc jakby krowa ma oczy, ma duszę. Wiesz, no niedawno widziałem lisy. Jak sobie pomyślę, i to on, widać było strach w ich oczach, bo one były na smyczy, dziewczyny tam się nimi zajmowały, bo akurat uratowały je z farmy. Ale tak patrzyłem na te lisy i sobie myślałem, damn. I ktoś jakby hoduje je na futro, a to są zwierzaki, które kurde, no naprawdę mają, widać, że one myślą, czują i... Pieski. No tak, no, między psem a kotem właściwie, nie? Więc myślę, że to jest taka perspektywa, która rzadko jakby nam towarzyszy, i kiedy myślimy o jedzeniu, a mi się wydaje, że ten aspekt taki właśnie artystyczny, duchowy, emocjonalny, związany z jedzeniem jest naprawdę ważny i jakby niezauważanie go prowadzi do tego, że wszędzie są chipsy, frytki, ciastka i hamburgery marnej jakości. No jakby ja nie o takim życiu marzę. Myślę, że jakby jedzenie może być naprawdę dziełem sztuki albo przynajmniej czymś naprawdę porządnym. Ale wiesz, jeszcze wracając do tego, o czym rozmawialiśmy w kontekście tej roślinnej kuchni, że jak mówi, to trzeba pamiętać o tym, że dobre jedzenie to jest zawsze nakład pracy, po prostu. No. I to jest chyba wielka siła jakby kuchni mięsnej, że ktoś tą pracę zrobił za nas, wyhodował zwierzaka, zabił go, pokroił, sprzedał nam kotlet, ja go tylko teraz smażę, albo ktoś go tylko smaży w gastro, to zajmuje tam 10 minut i on jest gotowy. A jakby ktoś nam przysłał fasolę, to ten roboty, on... Zabawa się zaczyna. To dopiero się zaczyna zabawa. Musisz ją namoczyć, ugotować, potem zmielić, doprawić, więc trzeba usmażyć cebulę, tam uprażyć kmin rzymski, utrzeć go, posiekać kolendrę, potem to wychechłać, potem to zapanierować, potem to usmażyć w głębokim oleju, czy tam jakby na patelni i dopiero wtedy masz ten kotlet, nie? Czyli jakby ta proporcja pracy, ona jest jakby inaczej rozłożona. No i
I dopiero teraz się pojawia żywność convenience, tak? Czyli taka gotowa, roślinna. Ona smakowo, no kurde, niestety powiem to, no zawsze przegra jakby z tym stekiem, albo często z nim przegra, przynajmniej na tych referencjach smakowych, które mamy zbudowane do dzisiaj. Jeśli byśmy się przestawili wszyscy, albo przynajmniej duża część z nas, to moglibyśmy kochać tą roślinną kuchnię i to jest możliwe. No też kubki smakowe się przestawiają. Ja polubiłam wszystko, odkąd nie jem mięsa. No tak, byłam wielką falką. Tak, tak, da radę to zrobić, ale to jest proces, nie? Trzeba mieć świadomość tego, że to jest ważne. Dlatego między innymi jakby w tej naszej fundacji taki nacisk kładziemy na edukację kulinarną, bo to musi trwać latami. Jeśli my zrozumiemy, że żeby nasze społeczeństwo było zdrowe, czyli nie 22 miliony ludzi dzisiaj, które ma nadwagę i otyłość, tylko jednak ludzie zdrowi, którzy jeżdżą na rowerach, są szczęśliwi i się lubią nawzajem i szanują, no to dzieciaki w szkole nie powinny 4 razy w tygodniu jeść przemysłowo produkowanego mięsa, bo to jest najgorsze. Po prostu coś, co się mogło nam przytrafić jako ludziom. I do tego raz w tygodniu jedli rybę z tych akwenów, które dzisiaj na świecie w 90% są przełowione. Więc wszyscy zadają pytanie, dlaczego taka ohydna jest ta ryba, którą gdzieś tam podaje się na stołówkach, bo to jest ostatnia ryba, jaka jest na świecie. Jakby ona jest najtańsza, na którą w ogóle nas stać, bo my nie chcemy wydawać dużo na jedzenie w szkolnych stołówkach, więc dlatego podajemy tam badziewne mięso, badziewną rybę i jeszcze oszczędzamy na tych biednych ludziach, którzy tam pracują, za najniższą krajową, każemy im pracować w małych zespołach, przy marnym sprzęcie, przy marnym wykształceniu i płacąc te marne jedzenie dla naszych dzieci. To jest absurd, to jest sytuacja moim zdaniem deficytu miłości i szacunku do nas samych, do naszych dzieci, do środowiska i też jakby do tych ludzi, którzy tam pracują. Więc studiując to wyzwanie jakby na przestrzeni lat, no to można dojść do jakichś takich wniosków, że to jest w ogóle jakieś śmieszne właściwie, żeby nie powiedzieć smutne, jakby w jaki sposób my zorganizowaliśmy żywienie zbiorowe w naszym kraju. I też nikt jakby ten deficyt prawdy, o którym mówiłem, nikt nie staje w obliczu tego, że no tak, no to jest zagadnienie, w które teraz musimy zainwestować tyle i tyle, wyszkolić tyle i tyle ludzi, to zajmie tyle i tyle czasu i dopiero po jakimś czasie my wyniesiemy jakby ten efekt, który chcemy osiągnąć. Ale dla mnie to jest bardzo dziwne, bo jeżeli wydajemy, nie wiem, za moich czasów to powiedzmy, że obiad szkolny przeliczał się na jakieś 3 złote, załóżmy, dziennie, i zamiast kupować najgorszej jakości mięso, czy nie lepiej właśnie nakupować warzyw, które będą kosztowały połowę tego i właśnie zrobić z tego najprostszego kotleta, ja tego nie rozumiem, że jeżeli chodzi nam o koszta, to naprawdę mięso raczej nie jest najtańszą rzeczą. Chyba że to mięso z najniższej półki bardziej się opłaca. No tak, ale musisz wyszkolić ludzi i musisz im zapłacić za pracę. A nikt nie chce wydawać pieniędzy na edukację i na pracowników. Dziękuję bardzo. To jest takie proste. Jakby, wiesz, no jakby nikt, my nie rozumiemy, że inwestycja w edukację jest naprawdę realną inwestycją. Inwestycja w badania i rozwój to już w ogóle osobny temat, ale jakby w to, żeby ci ludzie umieli to zrobić i żeby było ich wystarczająco dużo, żeby oni się wyrobili w czasie. Bo wiesz, wrzucić karkówkę do pieca, nacisnąć guzik i ją upiec, a potem ugotować do tego ryż i kupić gotową surówkę albo kapustę kiszoną i to wydać na 300 osób, to zrobi 2 osoby. Nie? Ale jakbyś chciała zrobić te kotlety z fasoli, damn, to na 300 osób potrzebujesz z 5 ludzi w kuchni. I my uciekamy przed tymi kosztami. Więc jakby ucieczka przed prawdziwym kosztem jedzenia jest tak naprawdę taką ucieczką pozorną, bo ona skutkuje tym, że to jedzenie jest marnej jakości, wyprodukowane w marnych warunkach, za marne pieniądze i tak naprawdę to się kończy na rolniku, który ledwo zipie i który nie ma żadnych skrupułów, żeby katować swoją ziemię, bo duża część ziemi w Polsce jest dzisiaj tak eksploatowana, że za 20 lat nie będziemy mieli w ogóle po co wysiewać ziarna, bo to będzie ugór. I o tym się niedużo mówi, bo rolnikom wstyd jest się przyznać, że zostali postawieni jakby w tak dramatycznej sytuacji, że ich już nie interesuje dbanie o ziemię. Oni się zastanawiają, czy dożyją czy będą mieli za co swoje dziecko wysłać do szkoły, żeby nie musiały już więcej pracować na roli, bo na roli się nie opłaca pracować. Więc ta zmiana naszego stosunku do jedzenia jest czymś więcej niż tylko zmianą naszego stosunku do jedzenia i do tych aspektów zdrowotnych. To jest kwestia w ogóle przemyślenia tego, w jaki sposób jedzenie scala nas społecznie, nas jako rodzinę i nas jako społeczeństwo. Trochę taka lekcja empatii, bym powiedziała.
Natomiast abstrahując już od tych szkół, gdzie rzeczywiście jest mało funduszy, nie ma czasu, nie ma tej edukacji, kiedy przeniesiemy się do restauracji. Wiesz co, jakby, bo jak ja słyszę, że nie ma funduszy i nie ma czasu, to mam torsję. W Szwecji posiłek szkolny, który jest zapewniony przez państwo, bo każde dziecko ma zapewniony przez państwo posiłek szkolny, który jest jakby zdrowy, zbilansowany, tarara, i on kosztuje 1 euro. 1 euro w Szwecji. Jakbyśmy to zrobili... ale jak powiedziałeś, najpierw musieli ich dokształcić i zmienić cały system, więc u nas tutaj jest ta... Wiem, ale jakbyśmy policzyli 56 miliardów złotych bodajże, kosztów chorób żywieniowo-zależnych w Polsce, zastanowili się, jaką my płacimy cenę, jakby, jakby ekonomiczną, a potem jakby społeczną, jakby każdy ma w rodzinie kogoś, kto ma raka. Każdy w rodzinie ma kogoś, kto umiera przedwcześnie, w dużej mierze z powodu jedzenia. A my cały czas mówimy o tym, że my nie mamy czasu i pieniędzy. To jest jakiś absurd w ogóle. Ale my wolimy wziąć tabletkę, niż zmienić nawyki żywieniowe. No dlatego, widzisz, każdy ma wybór, no, po prostu. I teraz jakby wybór też mamy my i macie, którzy nas słuchacie, jeśli nas słuchacie. Ile my już gadamy? Słuchacie, no. No już gadamy prawie godzinę, ale jeszcze chciałabym się odnieść już na koniec do tych restauracji, do szefów kuchni. Fajnie by było, gdyby wszyscy byli otwarci na roślinne smaki, bo kiedy mają pełne pole do popisu, to testują nowe rozwiązania i rzeczywiście mogą lepić te kotlety z fasoli. Ale ja się wielokrotnie spotkałam z taką sytuacją, że kiedy powiedziałam, że jestem weganką, zapytałam, czy ewentualnie mogłabym coś zjeść, to dostałam sałatę z plastrem tofu. Serio. I nie wiem, z czego to wynika, że nadal... Bardzo nie chcę generalizować, bo nie poznałam wszystkich szefów kuchni i nie byłam we wszystkich restauracjach serwujących mięso i w ogóle niewegańskich. Natomiast często spotykam się z tym, że jest taka duża niechęć, jeśli chodzi o testowanie roślinnych produktów, że to nie jest prawdziwe jedzenie i że kucharze w ogóle nie wiedzą, co z nim zrobić. No wiesz, trzeba wziąć pod uwagę też to, że chłopaki się, zresztą ja też, gdzieś się każdy z nas uczył gotować. Od kogoś się uczył gotować, tego kogoś uczył ktoś. DNA i taki heritage, znowu użyję tego słowa, tak? Czyli jakaś taka dziedzictwo gastronomii, to jest w dużej mierze dziedzictwo wojskowe też. No bo przecież francuska kuchnia i sposób organizacji kuchni to jest sposób organizacji wojskowych, stołówki wojskowe, potem szkoły. Myśmy sobie tego jakby luksus też jakby związany właśnie z mięsem, sztuka, kunszt, męskość, to wszystko jest związane z mięsem, dominacja, zarabianie pieniędzy, też taki aspekt mi się wydaje, podboje, kolonializm, to wszystko jest mięso. I teraz myśmy się tego nauczyli i nagle ktoś przychodzi i mówi, no dobra, to teraz mi roślinki zrób. No wiesz, no to pierwsze skojarzenie to sobie sam se zrób. Nie? Wiesz, no jakby, a drugie takie wiesz, no a jak mam to zrobić, nie? Wiesz, skoro się całe życie uczyłem czego innego, no jakby całe życie uczyłem się robić demiglasy, sosy holenderskie, piec mięso, żeby było perfekt, tak, kruche, soczyste i gotować ryby sous vide, tak? I wcześniej je solankować, ewentualnie dojrzewać wołowinę, no damn, a ty nagle chcesz, żebym ja ci przygotował warzywa i to jest olbrzymia rewolucja jakby dla gastronomii, a trzeba pamiętać o tym, że to jest wielki statek, który zanim zmieni tor, to muszą minąć lata. Zanim edukacja zmieni tor, to muszą minąć lata. Problem polega na tym, że my tych lat nie mamy. I to jest jakby, wiesz, dramat, w obliczu którego stoimy, bo ja pisałem parę miesięcy temu podstawę programową dla szkół gastronomicznych i kiedy siedziałem z zespołem, który pracował ze mną z którym pracowałem nad tą podstawą programową, to jak mówiłem o kwestiach takich związanych ze zrównoważonym rozwojem, z etyką produkcji i z tym, że to absolutnie musi być ten kierunek, na którym powinniśmy się koncentrować, no to słyszałem, że w podstawie programowej powinny być krewetki, tuńczyk, dziczyzna, ośmiornice i tak sobie myślę, że...
Nie pogadaliście sobie. Nie, no pogadaliśmy, bo ja mam do nich szacunek i wiesz, jakby pewnie, że to jest taka umiejętność, jak umiesz zrobić ośmiornicę dobrze i umiesz zrobić demiglas, to w końcu jakby to skumasz też, jak zrobić tego buraka i seler. Tylko, że jakby weź sobie wyobraź, że my mamy w szkole 200 szkół gastronomicznych, nie 100. 100 szkół gastronomicznych, takich na poziomie szkoły licealnej, powiedzmy, tak, czy zawodowej. 100 szkół, w każdej szkole niech będzie, liczmy 100 dzieci. 100 razy 100, 10 tysięcy, tak? 10 tysięcy dzieci niech teraz uczy się robić ośmiornicę. My nie mamy tych ośmiornic. My nie mamy ośmiornic w oceanach, żeby te dzieci tak uczyć. Zamiast tego dostaną grzyby. Powinny zamiast tego robić na przykład polskie pieczarki, boczniaki, a my w instytutach naukowo-badawczych powinniśmy się uczyć, w jaki sposób hodować grzyby na masową skalę, bo grzyby są zdrowe, jakby, co jest też takie nie do końca oczywiste dla wszystkich, ale grzyby w ogóle można wspaniale hodować, i boczniaki, i shiitake, i shimei, nawet smardze i trufle, i borowiki też. Jest na to patent. I tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj kraje, które rozumieją potrzeby transformacji żywieniowej, mają instytuty badawczo-rozwojowe, które są skoncentrowane na tym, żeby doprowadzić do transformacji rynku gastronomicznego, i zarówno rynku gastronomicznego, jak i rynku produkcji żywności, po to, żeby to była żywność bardziej zrównoważona pod kątem środowiskowym i zdrowotnym. Pytanie, czy się wyrobimy? To zobaczymy w kolejnym odcinku za 20 lat. Niemniej na koniec chciałam powiedzieć, że może warto zostawić naszych słuchaczy z jakąś taką jedną dobrą radą, jeśli chodzi o świadome podejście do jedzenia, bo myślę, że dużo osób jest mocno zagubionych i w sumie nie wie, co ma jeść, więc jest jakaś taka prosta zasada, która nas może nakierować? Prosta zasada, to zależy. Ja zachęcam gorąco, jeśli dacie radę po angielsku sobie przeczytać ten raport Eat Lancet. Podlinkujemy go. Tak, bo on jest naprawdę taki klarowny, jasny, nie taki długi, świetny graficznie i z niego wszystko bardzo jasno wynika. I myślę, że może być niesamowicie inspirujący spożywczo. Tu myślę, że warto jest sobie pojeździć na rowerze, ugotować coś pysznego, świeżo, sezonowo, lokalnie, głównie roślinnie, znaleźć rolników fajnych gdzieś blisko siebie, którzy robią dobre jedzenie, i ich wspierać. I myślę, że nadchodzą czasy, żebyśmy się sami uczyli rolnictwa, zakładali gospodarstwa i sami zadbali o nasze bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne, bo nikt za nas tego nie zrobi. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i trzymam kciuki za wszystkie Twoje ciekawe projekty. Mam nadzieję, że cały system żywienia w Polsce zmieni się i w tym odcinku za 20 lat będziemy mogli zbić piątkę, że się udało. No to ja Państwa poproszę, żebyście nam pomogli, bo sam nie dam rady. Dzięki. Do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Tak jak zawsze przypominam, że podcastu możecie posłuchać na iTunesie, na Spotify i na YouTubie. Jeżeli słuchacie mnie na iTunesie w aplikacji podcasty, to pamiętajcie, że jeżeli macie chwilę, będzie mi bardzo miło, jeżeli wystawicie temu podcastowi opinię. Może tam dać od 1 do 5 gwiazdek oraz zostawić recenzję. Mnie to bardzo pomaga, to promuje podcast i sprawia, że trafia on do szerszego grona odbiorców. Na Spotify możecie zaobserwować program, możecie też pobierać oczywiście odcinki na swoje urządzenie. Na YouTubie można zostawić komentarz, dać łapkę w górę oraz wesprzeć kanał poprzez subskrypcję. Odsyłam Was też na Instagrama Karolina Sobańska oraz Karolina Sobańska Podcast. Szczególnie na tym drugim wrzucam zawsze informacje, kto jest moim gościem. Informuję, że jest nowy odcinek, co w nim się będzie znajdowało, ale macie też wpływ na to, kto będzie w moim programie i jakie zadam mu pytania. Także jeżeli chcecie mieć wpływ na to, co się tutaj dzieje, to Was bardzo, bardzo zachęcam. Jeszcze raz Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Czekam wiecznie na Wasze rekomendacje i pomysły, jeśli chodzi o nowych gości. Możecie to zrobić na mojej stronie karolinasobańska.com, możecie to zrobić na Instagramie, na YouTubie. Czekam na Wasze pomysły i do usłyszenia za tydzień w poniedziałek o 7:00. Cześć!